Cześć kochani, ponieważ korzystam z dobrego światła, postanawiam jeszcze nagrać Wam jeden filmik odnośnie moich ostatnich zakupów. Nie jest tego dużo, aczkolwiek skorzystałam z kilku fajnych ofert i chciałabym Wam się nimi pochwalić. Zacznę od tego, że w moim mieście jest taki jeden sklep fajny z butami. Oczywiście to nie są jakieś tam skórzane buty dobrej jakości, ale taki na jeden sezon, na dwa sezony w zupełności wystarczy i o to mi chodzi. Ja nie inwestuję w aż tak drogie buty, jedynym wyjątkiem są moje kozaki właśnie zimowe, bo przez kilka lat kupowałam zwykłe kozaki i one zawsze mi przemakały i potem zimą moje nogi były mokre, dlatego kozaki mam skórzane, a inne buty oprócz jeszcze oczywiście kaloszy mam ze zwykłej skóropodobnej tkaniny, w sumie to tworzywa. I właśnie w tym sklepie była promocja nawet do minus 50% i ja z niej skorzystałam, kupiłam sobie dwie pary butów. Pierwsza z nich to jest taka, to są takie buty trochę tutaj wyższe, w kolorze brązowym, tutaj z takim podpalanym przodem i tyłem. Tutaj ten akcent mają jeszcze taki dekoracyjny, tutaj Wam jeszcze pokażę, już w nich chodziłam, podbicie fajne, bo mam nadzieję, że to się tak szybko nie zetrze, także jest tam trochę taki traper, nie trzeba ich też podbijać i z drugiej strony Wam pokażę, bo to jest właśnie ten akcent taki dekoracyjny, jak włożę sobie oczywiście nogę, to tutaj takie, w sumie nie wiem co to są, jakieś takie diamenciki się fajnie błyszczą, a jeżeli moda przejdzie, to oczywiście zasuwam sobie mój suwak i mam zwykłe brązowe buty. Te buty kosztowały, czekajcie, 34 bodajże 90, także bardzo, bardzo niedrogo. Już mi chodziłam, chodzi się dobrze. Ja sobie je kupiłam z racji właśnie na moją torebkę, bo ostatnio zniszczyła mi się moja czarna torebka, a mam jeszcze brązową, także przeszłam na tą brązową, a nie miałam żadnych brązowych butów, dlatego do mojej torebki ona jest pełna. Dobrałam sobie te buty, one idealnie pasują. A muszę zainwestować w jakąś nową właśnie czarną torebkę. Jak macie coś fajnego na widoku, to zostawcie komentarz pod spodem. Następne buty to są takie krótkie już tutaj buciki przed kostkę. Co mogę o nich powiedzieć? Te buty też kosztowały chyba 35 zł, czy jakoś tak. Te buty były jeszcze w odcieniu, że tutaj były czarne i tutaj gdzieś te właśnie przecierania miały czerwone, bo one też tutaj są lekko tak przyciemnione. Tutaj z przodu też, ale nie wiem czy to będzie widoczne, chyba nie. Tutaj z przodu w każdym bądź razie są takie jak gdyby dziureczki, nie wiem, no taki jakiś element dekoracyjny. Też tutaj zameczek, z drugiej strony oczywiście jest zamek do odpinania, one tam w środku nie są jakoś strasznie ocieplane, no takie wiecie, zwykłe przejściowe buty. Pod spodem oczywiście też jest taki traper, nie trzeba ich podbijać, to jest bardzo, bardzo fajne, spodobały mi się na pewno, do jeansów będą fajnie wyglądać. Tutaj mam już taki element właśnie dekoracyjny, taka złota wstawka, także tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o buty i o z tej promocji skorzystałam. Nie powiem Wam co to za sklep, bo i tak u siebie nie będziecie takiego mieli, to jest po prostu taki zwykły miejski sklepik z obuwiem. Następną rzeczą jaką sobie kupiłam, a właściwie dokupiłam właśnie do mojej dekoracji tej świątecznej, właśnie trochę ściemnie na dworze, mam nadzieję, że światło będzie w miarę ok. To jest taki przepiękny, przecudowny lampion. Tutaj jak widzicie jest choineczka. Tutaj jest Mikołaj i Mikołaja ciągnął renifery. Wieczorem jak zapali się, bo tutaj już był włożony podgrzewacz taki duży, jeżeli się zapali, to fajnie, bardzo, bardzo pięknie wyglądają te renifery. Ja zazwyczaj ustawiam sobie go właśnie reniferami do przodu, bo ten motyw mi się jakoś najbardziej spodobał. Także lampion kosztował 7 zł niedrogo. I do tego dokupiłam sobie zapachowe takie duże tea lighty po 4 zł, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, z czego muszę Wam powiedzieć, że jeden taki tea light pali się, nie uwierzycie, ale pali się 10 godzin, także wystarczy na długo. Ja sobie kupiłam, nie wiem gdzie mam, w każdym razie kupiłam sobie dwa takie opakowania, dodatkowo właśnie one są zapachowe, każdy chyba inaczej pachnie, aczkolwiek tutaj w
paczce teraz ciężko będzie mi odróżnić te zapachy. Powiem Wam potem, jeżeli będziecie chcieli, który najlepiej przypadł mi do gustu i mam nadzieję, że takie może podgrzewacze możecie też u siebie dostać w jakichś tam sklepach typu właśnie wszystko po 2 zł, wszystko od 2 zł. My dostajemy je dosyć często i wszyscy je chwalą, także mówię, wezmę do tego lampionu. I drugim takim elementem dekoracyjnym, świątecznym jest serweta na stół. I to jest taka zwykła biała serweta z takimi wstawkami srebrnymi. Tutaj jak widzicie jest taki dzwoneczek z... Dzwoneczek? Nie, bombeczka, przepraszam. Bombeczka ze świeczuszkami. Tutaj też jest gdzieś jakiś renifer. Może lepiej Wam to pokażę potem właśnie w tym filmiku z moimi gotowymi dekoracjami. To sobie to zobaczycie. No i na koniec, żeby tak zrobić sobie jakąś taką małą przyjemność jeszcze, to kupiłam sobie dwie bransoletki. Tak się złożyło, że dwie kupiłam sobie w takim hamprowym odcieniu. Powiem Wam szczerze, że wyglądają fajnie do jeansów. Ja mam takie jeansy granatowe, bardzo fajnie to się właśnie z nimi komponuje. I to jest jedna taka zwykła, takie perełki właśnie w odcieniu habrowym i druga to jest taka, ona też jest w odcieniu habrowym, nie wiem jak to na kamerze wyjdzie, to jest ta taka, wiecie, zaciągana tutaj z tymi kryształkami niby, co kiedyś były modne takie kuleczki, też mam te takie kuleczkowe bransoletki, także te dwie bransoletki sobie dokupiłam, one nie były też drogie. Ta kosztowała, czekajcie, 8 zł, a ta 4 zł, także fajnie, uwielbiam mój sklep, uwielbiam robić tam zakupy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy w ostatnim czasie. Pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!